Co powinieneś wiedzieć o marihuanie stosowanej w medycynie? Marihuanę stosuje się rekreacyjnie na całym świecie. Jest też używana w medycynie oraz jako substancja wspomagająca leczenie. W konopiach jest około 140 różnych, nie zawsze do końca zbadanych substancji. Najczęściej, gdy mówimy o marihuanie, wspominamy o tetrahydrokannabinolu, THC. To substancja psychoaktywna. Tymczasem inne, na przykład cannabidiol, CBD, są pozbawione takiego działania. Wspomniane CBD pomaga w terapii osób cierpiących na padaczkę. W czym może pomóc? Marihuana ma zastosowanie w chorobach układu oddechowego i pokarmowego. Jaskry pomaga pacjentom cierpiącym na stwardnienie rozsiane, chorobę Alzheimera, stwardnienie zanikowe boczne oraz właśnie padaczkę. Marihuanę można palić, jeść, można się nią inhalować, pić napar z jej liści czy zażywać olej konopny. Z suszu pozyskuje się też specyfik, który spożywa się w postaci kropli lub przyjmuje w postaci specjalnie przygotowanego masła. Ile to kosztuje? W przeciwieństwie do niektórych stanów USA, Hiszpanii, Czech i Izraela, gdzie marihuanę można dostać w aptekach na receptę, w Polsce należy przejść długą procedurę. Trzeba uzyskać zgodę na leczenie marihuaną, po czym wystąpić o tzw. import docelowy, czyli sprowadzenie leku z zagranicy dla konkretnego pacjenta. Wniosek musi być potwierdzony przez konsultanta w danej dziedzinie, a następnie skierowany do akceptacji ministra zdrowia. Przez to, że marihuana jest w Polsce nielegalna, jej sprowadzenie w celach medycznych jest drogie. Mówi się, że 10 ml oleju konopnego kosztuje 400 zł. Dla porównania w Stanach Zjednoczonych 100 ml kosztuje $20, czyli około 80 zł. Działanie marihuany w przypadku zachorowań na padaczkę, jaskrę czy stwardnienie rozsiane zostało już częściowo przebadane. Nie znamy jednak wszystkich możliwości konopi oraz możliwych zagrożeń, jakie niesie ich zażywanie. Wciąż trwają też badania nad długofalowymi skutkami stosowania marihuany w celach medycznych.